Cześć moi drodzy, z tej strony Ospano, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w takim nietypowym filmie w zasadzie, moi drodzy, ponieważ dzisiaj wbijam na serwer roleplay, moi drodzy, i wcielam się Sergiuszka. Ciekawe, czy Sergiuszek po tylu latach, moi drodzy, grania na serwerach roleplay, moi drodzy, ma dalej znaczenie. Słuchajcie, jestem w tym miejscu, bo jak zobaczycie chwilę później, to się rozwaliłem, moi drodzy, jest to moja koleżanka, ale zobaczycie momenty, co się działo przed. Koleżko, dzień dobry. Kto? Cześć. Kto? Jestem Sergio. Dokąd mam jechać? Tutaj jest ta praca. Przepraszam. Nie, nic się stało. To nie wiem, czy będzie menadżer, żeby pana zaskoczył. Daj pan prowadzić. Dobro, dobro. Gdzie tu poznam ludzi? Czy gdzie się ludzie zbierają w tym mieście? Wiesz, mniej więcej informacji jest tam, gdzie są ludzie. Dobra, dałem ogłoszenie. Cześć, szukam roboty. Jestem przystojnym Hiszpanem. Czekaj, ja napiszę na Twitterze, że kupię klamkę. Tak, napisz Aaron, podaj numer. O, tu prawo mamy komendę policji. Dobra, skraliśmy mu furę, moi drodzy. Siadaj. Już wsiadłem, że sobie pojechałeś. Jadę z tych. Dobra. Ten Aaron to chyba nie istnieje. Aaron chyba pali Janka, wiesz? Hej, ola, ola. Dzień dobry. Cześć. Hej. No się masz. Co tak chodzisz po pasach? Przecież czerwony! Coś mnie spotka. Coś cię spotka? Ja cię spotkałem. Dobra. A masz prawo jazdy? No jasne, że nie. Czy znasz jakieś fajne towarzystwo, w którym moglibyśmy się nakręcić? Nie, pierwszy dzień tu gram. To nie wiem. Nie znam nikogo. W co grasz? No tutaj, na tym serwerze. Cholera, to my jesteśmy w jakiejś wirtualnej rzeczywistości? Czy to jest Matrix? Całe miasto mnie znało! Mówili o Sergio La Pupa Ramirez. A teraz? Jeżdżę jakimś gównianym kabelka zioło autem. Dobra, to dawaj. Tylko mimo wszystko, co mam robić, dobra? Dobra, dobra. A spokojnie. Co potrafisz dobrze robić? Co ja potrafię dobrze robić? Tak. Nie wiem, bo jeszcze nie wiem, co tu trzeba robić, ale ja będę robił, co mi będziesz mówić. Ale no na dobrze. Przykład w czym się dobrze czujesz, nie wiem. O, pościg! I teraz, moi drodzy, lecimy dalej. O, co się tu dzieje, moi drodzy? Zobaczcie, są jacyś ludzie. W ogóle miałem wypadek i tak się to wszystko skończyło. Także jak chcecie więcej takiej serii, jak chcecie zobaczyć Lincolna, chcecie zobaczyć, jakby teraz to wszystko wyglądało, to dawajcie znaka. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale wszystko może potoczyć się fajnie, więc zostawcie mnóstwo łapek, jeżeli chcecie więcej. Sergio wraca na serwer roleplay. O, Patty. Cześć, Patty. Wybacz. Wystrzeliło mnie w kosmos po tej katastrofie. Tak jest. Ja to czekałam, zobacz. Ale ja mam crasha na tobie. To co robimy? Możemy skraszować. Co robicie? Jakiegoś śmiecia, co jest? Rozmawiamy się, ma. Kim jesteś? Co tam? Dobrze. Ty, Johnny Strick. Co? Co ci? Ej, co ty robisz? Zdrowy jesteś? Mama karmiła mleczkiem? To jest ośmiornica, uważaj na takich. Ty, koleżko, masz jakąś klamę? A nie. Ile masz kasy? Co to jest? 10 zł. Daj mi trochę siana. Ja nie mam! Daj mi na... Lecimy! Coś. Dobra, Patty, musimy spadać, to jakiś potrzepaniec jest. Lecicie ze mną? Nie. A jak się to wysyła zaproszenia? Jakoś coś takiego można do znajomych, czy coś takiego? Musisz mnie za rączkę złapać, chodź. Dobra, widzowie. Dlatego on głównie nie gra na serwerach, ale zobaczymy, jak się to potoczy. Ja nie wiem, ja jestem porwana. Jak to? Przecież nie jesteś porwana. No dobra, jednak nie jest. To właśnie, Patty, przestań gadać głupoty. A ty się odklej, nie chcę z tobą gadać. Ile masz lat? O ile masz? Ty ile masz? Ja mam dużo lat, a ty? Ja też mam dużo. Ale pewnie jesteś, że masz dużo? Tak. Siema. Tak? To wsiadaj, myku. Dobra, do samochodu. Patty, wsiadaj, myszko, wsiadaj. Pomóżcie, opaki, pobił kobietę, ładować go! Ej, nie, ać! Kurde, zdejmujcie, widzowie, nie mogę nic robić! Jo! Ale cios, dobre to było! Gdzie się nauczyłeś tak walczyć? Serio? Aikido. Na czym? Aikido. Ty, masz jakąś klamę do ogarnięcia, byku? Może mam. To się dogadamy, już nie bijmy się. Miłość przestępcza. Dajmy sobie spokój. Pomożemy sobie nawzajem. Wy przestaniecie być Patty. Patty, wstawaj. Słuchajcie, sprawa jest taka, że potrzebujemy klamę. Klamę taką, wiesz. Ja wiem, o co ci chodzi, ale do czego? No potrzebuję. Gdzie taką załatwię? Do czego? To wiesz, do zarabiania pieniędzy. Patty, co ci się stało znowu, myszko? Ona chyba już nie wstaje, nie? Patty, musisz się zregenerować. Musisz nabrać się. Ona już tak na amen chyba leży, do szpitala musi, nie? O Jezu,
Boże, ratujesz mnie, dziękuję. Mam tak 7 jest. Minut, ratuj. 7 minut, zrobimy cud, życie nowe. Jedziemy. Serio, ratuj. Ratuję. Uciekamy od tych bandytów. Co to się dzieje? To zwyrowali, serio. To jacyś zwyrole byli, ale spokojnie, jedziemy do szpitala, tak? Słuchaj. Ja bardzo źle się czuję, dawaj szpital. Tak, wiem. Dlatego tam cię naprostują. Spokojnie, jeszcze się odegramy. Widzisz, ci ludzie nie zasługują na szacunek, ale wybrnęliśmy po mistrzowsku z tej sytuacji. Właśnie wiem. Musisz mnie lepiej chronić. Tak, będę cię chronił najlepiej jak potrafię. Moi kumple dołączają już do tego miasta i za jakiś czas będą. Dobra, super. Dzień dobry! Chciałbym uratować koleżankę. Bo chyba nas nie lubi, to jest jakiś dziwny gościu. Musisz tak bliżej podnieść, żebym mogła kliknąć E. I co? No i co teraz? A weź jeszcze raz, Sergio, odejdź i podejdź, dobra? Dobra. No i teraz jeszcze raz. I co, Patty? Nie mogę nic zrobić. Kurde, czekaj. Zapytamy innego lekarza. Moja koleżanka ma problem i nie może wstać, nie możemy jej pomóc. Potrzebujemy jakiegoś sprawnego lekarza. Chodź za mną, szybko. Patty, te dobre duszyczki. O, Patty, patrz, dobry duszyczka, tutaj ci pomoże. Ja ci dam. La pupa. Proszę, Patty, wypisujemy kartę tutaj członkostwa medycznego. Czuję kartkę, złamany kręgosłup w 3 miejscach, złamana szczęka, w 6 miejscach, 2 żebra złamane. Tak jest, Patty ma złamane 2 wielkie kokosy, ale naprawimy je. O, dobry. Tak, przepraszam, ja mówię tutaj do pani doktor, moja koleżanka ucierpiała na skutek pobicia fizycznego przez przestępcę. Czy mogłaby przez pani przestępcę. Sprawdzić, czy wszystkie Jasne, jej rzeczy działają koleżanka. Tak jak należy? Jasne, gdzie jest koleżanka? Ja pierdzielę, ale... O, QuickJay! Cześć, QuickJay, cześć, chłopaki! Co ty tu robisz? Jestem, chłopaki, tutaj już uratowałem Patty, poznajcie Patty. Patty to jest... Siema! Siema, chłopaki, a ty co? Siema. Komar cię ugryzł? Już żeś dupę wyrwał? Ile ty tu jesteś, godzinę? Tak, trochę tu siedzę, ale Patrycja, poznaj, to są moi serdeczni przyjaciele. No, pięknie do mnie, a co? QuickJay, znaczy teraz już w sumie SlowJay i teraz Sony ze mną jest. A ja jestem Kitka, tak zwany kucyk. To jest moja banda. Banda Kitki. Dobra, musimy dopiąć... Quicky! Slowek! Bo tu pan tu ma dobre pieniądze, musimy załatwić. Jaki ja spada, jestem Sergio Ramirez, na Pupa Ramirez. SlowJayek, wsiadaj! Sony, wsiadaj! Chodźcie, opaki, wsiadajcie. Podwiozę was, chcecie? Podwieź moich kumpli, no. Chłopaki, słuchajcie, co jeszcze mrannego potrzebujemy. Dobra, no jedziemy już, bo kolega mój ma. Gdzie auto? Dobra. Nie, mamy. Słuchaj, macie jakąś ekipę fajną tutaj przebojową, chłopaki? Przebojową to nie powiem. Potrzebujemy sprzęt taki, dość konkretny. Pistolety? Za 30 kawałków, no. Dobrze, przepraszam, czy pan mógłby nam pożyczyć trochę pieniędzy? Ja mogę wam dać auto, plany. Dobrze, to poprosimy tak, czekaj. O, się dogadamy. Tak, wsiadamy do pana. Wsiadajcie, chłopaki. Proszę pana, bo ja przyjechałem z Los Santos z kumplami i chcemy tutaj konkretnie podziałać. Czy jest szansa, żeby pan użyczył nam swoich... My spieniężymy pana majątek. Ewentualnie stracimy wszystko, spodobuj się. Potrzebujemy sprzęt, potrzebujemy samochód i potrzebujemy wpływy. Inwestora. Cholera, bo moja koleżanka Patrycja została stracona na szpitalu. Musimy po nią wrócić. Znajdziesz sobie nową. Ja dbam o swoich ludzi. No dobra, no to tak, potrzebujecie plany, auta i zrobić jakiś napad czy coś. Spójrzcie wszystko. Spokojnie, o pieniążki to my już się potroszymy. No dobra, no to nie będzie. Jeden porządek, jak masz na imię? Nikoś. Nikoś, piękne imię, z Gdyni Nikoś. Dokładnie o to mi chodziło. Moi drodzy, gość kupi nam klamy, co jest? Dobrze, Nikoś jest gitem, moi drodzy. Oj, to jest życie. I musicie założyć coś na nogę. Powiedz mi, czy pracujesz tutaj dla takiego pana O na przykład? Pan O nie. Raxon może? Raxon jest jeden Raxon. Raxon. Tak myślałem, on że to jest. Działa w gangu teraz. No właśnie, Rax. Wyznacie Raxa, opaki, nie? Może skoczymy po twoich families. Można zapytać co u nich. Super. Latynos. Teraz możemy działać anonimowo. Jak się nazwiemy? Banda Kitty. Dobra, widzowie, jest git. Może na przykład też kogoś pogłać. Spokojnie, musimy znaleźć Patrycję. Ty dobro jesteś. Obiecaję Patrycji, że będziemy jej bronić. Trzeba zapytać na Twitterze. Chcę zrobić napad, to musi być zakładników. No to Patrycja idealnie się nadaje. Idealnie się nada, no właśnie. Patrycja, musimy ją znaleźć. Patrycja była na szpitalu i z Patrycją możemy zrobić to biznes. To dobra, widzowie, mamy biznes, działamy, zarabiamy kolce! A to gdzie ona? Nie, Patrycja miała bardziej szczupłe nóżki i większe bimbałki. Zaraz ją znajdziemy. A co panowie tutaj tak ten?
Przepraszam, czy widzieliście panią Patrycję? Taka blondyneczka, fajne nóżki. Ja widziałem. Jest tak, ja Patrycja. Wybiegała tutaj. Tam poszła. Na parkingu. Dobra, gdzie na parkingu? Quick, Jay, Logan, szukajcie Patrycji. Ale jakiś chłopem odjechała. Dobra. Jak to odjechała z jakimś chłopem? A te kobiety? Dobra, to idzie za mną. A, nie warto. Weź pan sobie kolegę znajdź. A, kurde. On nie ma kolegów, on ma tylko przyjaciół, prawdziwych, jedynych. No właśnie, no. Zaufaj Grzeja. Zaufałem kobiecie i... Jay, słuchaj, Jay. Musisz ogarnąć sobie transport, tamten na prawo. Jedź za nami. Ja ogarnę drugi, ja mam tak auto. O, to... Ja mam auto, mogę. Dobra, to wyciągnij jakąś furę i będziemy mieć większe pole do manewru wtedy. A Patrycja złamała mi serce. Kurde, ja nie umiem tak grać, ale dobra, niech się dzieje, zobaczymy jak się to skończy, kurde. Pociągnijmy ten wątek do końca, zobaczymy jak będzie. Dobrze, to panowie i panie oczywiście. Jak się nasza zakładniczka dzisiaj nazywa? Weronika, majtki sika. Dokładnie. Pięknie, Weroniczko, tylko słuchaj. Tylko jest jedna sprawa, trzeba jeszcze załatwić kajdanki. Jedź na komisariat, ja wiem jak to załatwić. Oho. To jedziemy na komisariat. Ja już wiem jak załatwić kajdanki, moi drodzy. A może panowie jakieś radio chcecie, żebyśmy się kontaktowali? Radio? Jesteśmy z dwóch auta, no. To kto? Jego pytałem. Nie zapiąłem pasów! Jedź! Złamało mnie! Kurde, widzowie, co się stało? Wracamy do szpital. Pomocy! O, jesteśmy. Ja pierdziele, co tu się dzieje. Patrycja! O, dobra. Jestem już w całym kawałku. Patrycja, gdzie ty do cholery byłaś? Podobno odjechałaś z innym. Byłam telefon kupić. Dobrze, czyli nie zdradziłaś nas. Chodź, Paty, coś ci pokażę. Jest tu toaleta. O, jest tam. Chodź, Paty, pokażę coś. Chodź, Paty. Przestań, Jay. Interesy, chodź, Paty. Tak, interesy, ja oczywiście, tak. Że a potem... Paty, chodź, coś ci... No. Paty, coś ci pokażę, serio ci pokażę, no. Chodź. Ja się powiem. No, Paty, pamiętasz o czym nie, gadaliśmy? Nie, bo się to przestępca. Mam to, patrz, chodź. Ale mówiliśmy cię, że rozmiar nie patrz, ma znaczenia. Patrz, Paty, patrz. Czekaj, kurde, nie mogę tego wyjąć. Musimy wyjść ze szpitala jednak, wiesz, nie możemy tego robić w toalecie, chodź. Dobrze, Paty, chodź! Ale czego? Nic już, tam nieaktualne, Paty. Chodź. Paty, wsiadaj, mamy nową furę. Wyskoczcie do sklepu, a ja Patrycy coś ci pokażę, patrz. Paty, chodź, patrz co mam. No, pokaż. Mogę już być kozakiem. Ja, ale ty jesteś kozak. Dogadajmy się to, jak to robimy. To jest ważne, słuchajcie. Czasy są ciężkie, trzeba zarobić trochę bitosu. Dlatego Patrycja i Weronika z racji takiej, że jesteście z przeciwnej płci i lepiej gracie na emocjach, będziecie udawać nasze zakładniczki, a my będziemy rabować hajs. Jak zrabujemy hajs, to się z wami podzielimy. Dobra. Jedziemy na zadnę! Do mnie klasy zakładnicy. Dziewczyny, musicie piszczeć głośno, jakbyście zobaczyły mnie na scenie. Uwaga, policja, stop. Jazda, są zajęci, jedziemy! Jazda! Co jest, kurde? Ała! Cholera! Jak prowadzisz? Leciutkie dzisiaj obniesione. Cholera, co to za cholerstwo? Dobra. Tylko uwaga, bo tutaj są balaszki. Jak to robimy? Szybko i sprawnie. Dobra, to wyróbcie napad, a ja zrobię atak zaskoczenia. Dobra, ja robię. Ja mogę być zakładnikiem, bo ja mam licencję na będa, tylko mogę być sobie. Dobra. Ja mam doświadczenie. A ja jestem Sergio. O! Przepraszam, ta stacja akurat jest atakowana. Prosimy pójść gdzie indziej. Ja tutaj brudno, wiesz? Bym musiał tu wejść na chwilę. Cholera, ale tam jest akcja, stary. Będzie przypał, wiesz o co chodzi. Chcesz być zakładnikiem? Wiem, że będzie przypał, ale wiesz, ja tutaj brudno muszę przebrać. Dobra, idź, morto, idź, jasne. Przestępczy, pójść światek, łączymy się w bólu. Dobra, jazda, ekipa, jazda! Robimy pieniądze się robią! Jazda. Ty, ale kita jest problem. Co? Bo musimy mieć tego. Bo musimy na pewno uciec. Bo nawet strzelać nie umiemy. Jak to ja umiem? Wsiadać! Jedziemy, ekipa! Ekipa! Powodzenia, panowie! Dobra, jedziemy! O, kurde! Cholera! Ranni! Policja! Potrzebujemy pomocy! Przepraszamy, cholera! To parkuje helikopter na ulicy! Kurde, rannych mamy! Ups!
Mamy cholera! Problem. Mamy problem! Możemy poprosić o pomoc? A, już pomagam. Nasz kolega niestety wyleciał przez okno podczas tego strasznego wypadku. Zapnijcie pasy, panowie. Dziękujemy, panie medyku! Do widzenia! Dziękujemy. Halo? Słodkiego, miłego życia. Jedziemy dalej. Dobrze, gdzie możemy pojechać? Może jubilera, się do jubilera. Dobra, jedziemy na jubilera. Ubezpieczam was i będę negocjował. To musicie być w środku. No dobrze, no przyjdę przed, tak? Dobra. No. Za 3 minuty dopiero możemy zacząć. Idź tam. No ja tu debile nie wytrzymam. Rogi ci wystają, debilu z auta, spalisz akcję. Powiedzcie mi, kiedy jesteście gotowi. Jak tam moja, ta Patrycja? Powiedziała, że cię nie kocha. Nie kocha mnie? Nie. Patrycja! Serio tak powiedziała? Naprawdę? Nie wierzę. Powiedziała, że twoja kita jest okropna. Jak to? Nie, Patrycja by tak nie powiedziała. Nie lubię tego debila Quickrzeja, ale z tym się muszę zgodzić. Ile jeszcze? Czekamy, jak przyjadą. A po co mają przyjeżdżać? Zgarnijmy co nasze i chodźmy. A masz urządzenie jakieś? Bo wcześniej nie trzeba było urządzenia, teraz trzeba jakieś urządzenie do jubilera. No stary, to ty jesteś profesjonalistą. Ty nie mamy urządzenia, to co my robimy w tym jubilerze? Chcesz bank, chcesz bank. A, to uciekamy, uciekamy. No co, to finalnie uciekamy, nic tam nie robimy, uciekamy. Tak? Tak, uciekamy, uciekamy. Tak naprawdę tylko ten sklep. No to zróbmy ten sklep do cholery. Ja chciałem pieniądze zarabiać, a nie stać na wystawie w jubilera. Ojej, ojej. Dobra, zmieniamy lokalizację. Nie, no ja nie wierzę w to, widzowie, co się teraz stało. Staliśmy tam na marne. Dobra, róbmy to. Panowie, wiecie co robić. Patrycja, dasz radę! Patrycja, know how to do it! Stoję na parkingu, robię nam zaprzęty. Kolejny zakładnik w środku. Ej, myślicie, że jak przyjadę policję, to będzie ciekawie? Gdzie ty jesteś? Tak już. Czaję się za rogiem. Będę was osłaniał. Jak policja wjedzie, to ja przy niej wysiądę i powiem, że jestem negocjatorem. Tak już. 50 sekund. Jak to? Bez cooldown. No i co my teraz robimy? Pieniędzy nie zarobimy! Nie wiem. Dobra, jedziemy na komendę, jedziemy. Ja jednak muszę zmienić profesję. Jedziemy ich porwać. O! Dobrze. Cały czas problemy. Dzień dobry! Przepraszam! Ale przecież miało być otwarte. No miało być otwarte, a chuje kurwa stoją tam. O. No i jest zamknięte. Wczoraj było otwarte. Psia krew! O! Przepraszam! Przepraszam, przepraszam. Bo tam... Kolej. Tam ogłoszenie było na Twitterze, że można się dostać na komendę, a jest zamknięta. Nie bardzo rozumiem. No bo już jest zamknięta. Ale 5 minut nie minęło. Ale to ogłoszenie to było z godzinę temu. Nie, 5 minut temu. Ogólnie to było 2 minuty temu. Widzę. Pan policja stoi tylko pod ścianą i patrzy na... Kurczaki, i co teraz, panie władzo? 11 do 507. O Boże, aktualnie jest zamknięte, także poczekajcie jeszcze raz na ogłoszenie, dobra? Kolibka. Nie wypuszczamy cię. No niech będzie. Słuchajcie, jak możemy zarobić pieniądze w takim razie, jak nic nie pstryka? Przed nami gladiobus. Dobra, widzę go. Jest szybki. Jest bardzo szybki. Alo! Cholera! Jest! Atakować go! Co tu się dzieje, widzowie? Trzymaj się. Uważajcie, to są kryminaliści! Stać tutaj służba obywatelska! Służba obywatelska! Co jest? Co tu się dzieje? Uciekaj! Ja tu za nami! Nie jedźcie za nami! O kurde! Wysiadka. Mamy zakładnika, pamiętaj, pamiętaj! Dobrze, udało się. Idziemy z buta. Czekaj, mamy zakładnika. Nie, no po co? Jest kit, nie widzą was. Nie widzą? Puść Patrycję, co ty robisz? Dlaczego ruszyłeś Patrycję? Nie czuję cię, Logan, jest jej zdrowa. Kita! Tak? Mamy lipę. Złapali was? Lipę jest, no. Na rafinerii. Na rafinerii jesteśmy. I co tam robicie? Czekamy przed wołem. Dobra, idziemy. Szybko. Wsiadaj, Patrycja. Do tyłu. Wsiadaj, Patka. Dobra, ale nie ma... Kurde. Dobra, zmiana planów. Pożyczysz Lambo? Raz. Pożyczysz Lamborghini? Ty, naprawię ci, chodź. O, pożyczam. No nie, nie, dobra, chodź. Chodźcie, ej! Mamy, chodźcie, Patrycja zostaw, co ty? Ratujcie! Patrycja! Ty jesteś jakąś gimnastyczką! O kurde, Pati, co ty? Patrycja z dupą do góry, Boże, ja nie mogę tu grać. Dzień dobry. Mówię się przez radio. Cholera. Cześć, co ty znowu zrobiłeś? Robiliście! Aha, dobra, przepraszam, odchodzę stąd. Odejdź, Pati, odejdź! Patrycja!
Chodź! Będę ci wysyłał listy! Odjedziecie stąd czy nie? Odjedziesz stąd? Nie mogę, kazaliście odejść! Odjechać! A! Boże! Jay! Będę ci wysyłał listy! Dobra, będę na nie odpowiadał. O kurde, przepraszam. 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 Naprawdę przepraszam. Wysiadę samochód. Ja nie ogarniam tego. Przepraszam. Przecież przeprosiłem. Naprawdę przepraszam. Bo nie chciałem, no naprawdę nie chciałem. Myślisz, że ja bym chciał coś zrobić? No kościół. Co się stało? Co się dzieje? Kurde, co jest? Cholera, strzelają! Co tu się dzieje? Cholera, co to za strzelanina? Ała! Gdzie uciekasz? Nie uciekam! Strzelanina była, schowałem się. Czemu jestem aresztowany? Potrącił pan radio Europolitanu. Przecież przeprosiłem, że niechcąco, przecież nie uciekałem. Jak ja to miałem zrobić? No kurde, te auta są tu powalone, za szybkie są. O, Amelka! Cześć! Patrycja, będę ci wysyłał te listy! Patrycja, wyślę ci listy! To nie koniec naszej wspólnej historii, Patrycja! To nie koniec! Patrycja! Wsiadaj! Patrycja, wsiadaj! Nie wsiadasz! Nie, nie, ty skąd mogłeś słyszeć, ty kurde cheaterze? O, Amelka, podwieziesz mnie? Po pierwsze, to nie jestem Amelka, po drugie, nie jestem pojęcia cheater. Ale nie jest cheater English? Ja coś powiedziałam. Amelka, wybacz mi. Ja jestem Amelka. Amy! Amy? Czekaj, Amanda! Emo! Alicja! 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 Znałem kiedyś taką jedną Alicję. Przytulcie mnie na pożegnanie. No to przytul się tylko, no. Żegnajcie. Ej. Alicja, po co my to robimy? Jakby nie rozumiem tego. Patrycja stoi tam sama na trawniku. Jesteś kobietą, musisz rozumieć. Alicja. No nie znam zasad. Alicja, ja bym chciał poznać ciebie. A nie zasady. Zna pan swoje prawa, czy nie? Ty jesteś moim prawem. W takim razie uznam to, że pan zna swoje prawa. Jak znam twoje, to znam i swoje, wiesz. Pokrewieństwo dusz to jest ważniejsze niż więzy rodzinne. Cholera, miasto mnie kocha, nie możesz mi tego zrobić. Widzisz, na Twitterze o mnie piszą. A ja siedzę na telefonie i piszę ostatnim palcem końcowym. Widzisz, umiesz tak, maleńka? Weronika, pamiętasz? Jakim cudem to napisałeś? No. Bo mówiłem ci, patrz. Cyk. Widzisz tak od tylna i da się. Jak to się mówi, dupnia, jak to masz napisać? Do dupy trochę sprawa. A, ale jest okej, okay, no, Alicja. Poradzimy sobie, nie przejmuj się. Aj, cześć chłopaki. Mogę wjechać, bo jestem kolegą. Alicja, ja szanuję twoją profesjonalistyczność. Jesteś super kobietą. A wiesz, za co idę siedzieć? Nie za darmo. Ale wiesz, co ja zrobiłem? Kocha. Czy nie wiesz? Wyciągam panie z pojazdu. Wiesz, za co idę kiblować? Rozłożyć się za... Ale wiesz, za co siedzę, czy nie wiesz, za co siedzę? A co to znaczy? A... Stoisz. A, i, a, dy, co to znaczy? Dziękuję ci. Radio, telefon. Internal, Afling... Oraz amunicja. Division. A to nie jest tak, że to jest Interpol? I ty powinnaś być na lotnisku? Prowadzisz mi panią na cele? Czekajcie, widzowie, co to jest za kamizelka? No ja pójdę, bo ja wiem, gdzie są cele, nie? Jaka piękna pani! Nie denerwuj mnie, tak jak ostatnio napisałeś. No halo, idziemy czy nie idziemy? Teraz mu się przypomniało o żonie. Co ty mówiłaś? Co no, pisałam do ciebie ostatnio, to żeś napisał, nie denerwuj mnie i tyle. Przepraszam! No zapraszam, idziemy. A co znaczy ten napis na kamizelce tej pani? Niech pan wie, lepiej pan śpi. Ale Alicja spoko, ona ma serce duże. Panie, pan idzie przez siebie, pan mnie tu nie denerwuje i jej. Pan jest bardziej wykształcony, dlatego tak się doinformowuje, bo jakby jesteście stróżami prawa, ale Alicja to jest złota kobieta. Jaka Alicja? Ta. Nie jestem Alicja. Nie znasz Alicji, widzisz? Tylko ja cię szanuję. Oj, nawet nie wiedzą, jak masz na imię. Jedno jest pewne. Alicja, Galicja, koalicja. Wiesz w końcu, za co idę siedzieć, czy nie? Proszę oczekiwać, pan. Mogę usiąść? Nie, zapraszam. Alicja się do mnie nie odzywa. Czego? Dobra, nie ma adwokata na wyspie, ale pokażę panu to nagranie. Gdzie mogę pokazać? O. Szukam pana? Nie odczuwaj się tam. Dawid Brokoli, co ty kupię? Liliach, ty jego słuchasz, czy co? Liliati? Lilboat? Czarny bluzie, czarny. Zapytam tak, jakim pojazdem jechałeś? Ja to nic nie zrobiłem właśnie. Jay, spokojnie, sprawiedliwość wygra! Quick Jay!
Nie, ja mam nagranie, że nie pidowałeś. Tylko sprawiedliwość. Nawet jeśli nie pidowałeś, to uciekałeś. Nie wiem, co to znaczy. Pan mnie przesłucha też? Ja nie. To kto? Nie wiem, a zna pan swoje prawa? No tak, ale ja nawet nie wiem, za co siedzę. No ja też nie wiem, a to czekamy. A pani zna swoje prawa? Mam. Mówiłam pani chyba Ami, czy jak tam nie było. Dobra, ale to mogę powiedzieć, co się stało w ogóle, bo nie wiem. Nie wiem, co się stało, ale mów. No, była interwencja policji. Na aplikację wyzwyczaj. Ja chciałem odjechać i niechcąco uderzyłem w radiowóz i od razu zacząłem przepraszać, od razu, z miejsca. I cholera, jestem tu. No i co teraz? Nie wiem, co się dzieje, widzowie. Ale jeżeli policja łapie nas za darmo, moi drodzy, no to szkoda, no. Panie policjancie, ile jeszcze? To wód. Poczekamy sobie. Jaki? To sobie sypana. Nie śpieszy im się. To co, to jaką będę miał karę, kurde? Najpierw prosiłbym pana o to wód. Pan Sergio Ramirez? Tak, mam 192 cm wzrostu. Jasne. I jestem Hiszpanem. Prawie 2 metry. I jak coś, to nie prowadziłem jednak tego auta. Dobra, proszę pana, nie mam prawa jazdy. Korzystać z jakichś praw. Tak. Jakiego? Prawo do ostatniego posiłku. To w więzieniu. To teraz. W więzieniu panów tam dadzą, na spokojnie. To jest pan nowy rok. Widzowie, no to jest najlepszy serwer, na jakim grałem. Jak on się nazywa? Nawet nie wiem. Dobrze, panie Ramirez Sergio. Tak jest. Zobaczymy się tam. Wzywam służbę więziennej i życzę mi jej resocjalizacji. Zobaczymy się tam, Sergio. W końcu pan powiedział coś trudniejszego. Żegnam. Żegnajcie, przyjaciele. Ja mam siedzieć godzinę? Za takie coś siedzę godzinę? Kurde, dobra. Jestem w pierdlu, widzowie. Ej, Jay, jestem! Jestem! Ile ale siedzisz? Kurwo! Godzinę. Ja to też! Smerfa. A za co? Nie wiem, bo ich wyzywał. Ładnie zrobił bardzo. Można stąd uciec? Ciężko sprawdzić. Właśnie, można stąd uciec? Da się, ale... No to jedziemy na wakacje! Na wakacje! Szukamy... Tak, a znasz tajemne wyjście stąd? Wakacyjne? Znasz czy nie znasz? No, jak ja tyle wyrobię, mam na bidi, że mnie prawie nie zapuścili. Dobra, to prowadź. Ale to musi nas jakaś osoba być. Masz telefon? Wy tam macie godzinę. Godzinę. Trzymaj. Masz telefon, mordo? W więzieniu? Trzymaj. Jak to będziesz pił? Smoczek. Co to jest smoczek, Kawusia? Jak to wypijesz, to masz przez 5 minut się nie męczysz. O kurde. Smocze. Smoczek, Kawusia, dobra. Trzymaj. Ja siedzę. Właśnie to jest ciekawa historia, bo ja to sam do końca nie wiem, za co siedzę. Chyba za to, że nie chcę, uderzyłem w radiowóz z autem i siedzę na godzinę. A mnie podstrzelili bez powodu. Dobra, potrzebujemy telefon do wypierdla. Jak załatwimy telefon, to się znowu dostaniemy. Tak? Tak. A ty, że Logana wypuścili? Co ty gadasz? Ja powiedział, że on był tylko stał z boku i poszedł. Serio? A tam strzelił dwóch. Dobra, Logan musi nas wyciągnąć. Ej, DJ, ty kiedyś uciekłeś z tego pierdla. Przebudowali jedno, wiesz? Tak, nie ma tajnego tunelu, który kiedyś był? Nie ma. Dobra. A i poza tym dziadia już nie żyje, to też nie pomoże. Ale Raxo, może na pomoc. Chodź, poszukamy wyjścia. Chłopaki. Ej, chłopaki, znacie wyjście może z tego więzienia? Od lewej piątki młotkiem. Znacie wyjście jakieś z tego więzienia? Ej, wychodzę za 8 minut, też to przyjdę po was. Tak, gdzie dobra. Mamy się ustawić? Podchodzisz do bramy, nie? No. No. I zobacz, wysłałem ci coś na czasie, nie? Tylko no. Bez tego przecinka małego. Użyjcie to i jak będziesz i M, kliknij M. Jak będziesz za kratą, to już M. Jakie M? No. M jak miłość! M wolność! Dobra, więc ja wiem, że to jest złe, ale już... No trudno, bo zostałem skazany niewinność, muszę uciekać. Co jest? Cholera! Co ty robisz? Prowadź! Dobra. Dobrze, po nas wróciłeś. Weronika, chodź. Jest, git. Siema. Jak to robimy? Siema. Dawaj, chodź. Ta. O, jest git, dobra. Dobra, chodźcie. Uciekamy. Dobra, akcja. No. Widzicie kity. Tam jeszcze Jay jest. No, ja. Dobra, Jay już siedział kiedyś, znowu posiedzi. Kiedyś mu opowiem o tej historii. Kita, ile wąchał kwiatki i dobra, go policję. Idziemy. Dobra, uciekamy. Dobra, jest, widzowie, wychodzimy z pierdla! Dobrze jest, widzowie, to są porządni ludzie na właściwym miejscu. Aha, cofnęła. Cholera. No, witam. Jak to się stało? Chyba nie można uciekać, tak mi się... Wróciłem. Masz 3,50 koła. Poczekaj na mnie przy wyjściu za... Jest!
Yes! Mamy to! BMW! Zamknięty, zaraz podjedzie. Skuter! Dawaj dla pupa! Kościół mi to 200 koła i jadę bez niego? To ja mam lepsze. Ja pistolet imię do organizacji jakieś dodali. Jak to? Mamy nieskończony, to jest skóra, którą miałem, ale ją zepsułem. Daj mnie też do tej organizacji. No, dlatego ja cię tam wiozę. Dobra, dawaj. Zostawić gepardka? Dobra, zostawiamy geparda. Dobra, barkita teraz. Patrz, co ci przywiozłem. Witam. 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 W organizacji, to jak mówi kolega? To, dawaj, robimy to. To się nie bije. Stój, mam prezent dla ciebie. O. Karabin? Baseball. No. Trzymaj. I tego ci zabrać nie może. No, tu się zgadza. A ja co? Gdzie mam prezent? A ty nie masz. Jak to? Ciebie nie lubią. Ej, knockout. I koniec.